Siostry i bracia, bardzo się cieszę, że mogę tutaj z wami być i wspólnie przeżywać czas wielkopostnych ćwiczeń rekolekcyjnych. I na początku pragnę, byśmy przyjęli pewną zasadę. Ona tak może dość zabawnie brzmi, ale bardzo łatwo ją zapamiętać. Siedź w budzie. To jest ta zasada i dotyczy ona bardzo poważnej sprawy. Pan Bóg nieustannie zaprasza każdego z nas, byśmy wchodzili w głąb. A z kolei szatan chce, żeby człowiek cały czas żył na powierzchni. Żeby nie szukał Boga. Żeby nie zaglądał do swojego serca, do swojego wnętrza. Tylko żył tym, co na powierzchni. Tymczasem nasze serce, nasza dusza, to jest miejsce, w którym spotykamy się z Bogiem. To dzieje się w nas, w każdym z nas. Często się modlimy, prosimy Pana Boga o rozwiązanie jakiejś sytuacji, o odpowiedź na dręczące nas pytania, wątpliwości. I może się tak wydawać, że ta odpowiedź nie przychodzi. Dlaczego nie przychodzi? Przychodzi, tylko może my się z tą odpowiedzią rozmijamy. Bo nie siedzimy w budzie, czyli nie jesteśmy w tym, co tu i teraz. Bo łaska Boża działa tu i teraz. Człowiek tak często będzie wychodził gdzieś tam do przeszłości albo rozpamiętywał swoje błędy i żałował czasu, którego nie da się cofnąć. Albo będzie żył jakimiś wyjątkowymi wydarzeniami w swoim życiu i wspominał z taką nostalgią, że to było takie piękne, a już nie wróci. I to jest jedna pokusa, którą będzie używał szatan, żeby nas z tego, co dziś, z tego momentu działania łaski Bożej wyciągnąć. Z kolei druga pokusa będzie zmierzała ku przyszłości. Albo będzie nas pociągać do czegoś, co przed nami, co jest w naszych marzeniach i planach, albo sprawi, że z kolei będziemy z lękiem patrzeć w przyszłość. I znowu utracimy z oczu to, co się dzieje tu i teraz. A Pan Bóg działa tu i teraz. Autorem tej pięknej zasady siedzi w budzie jest ojciec Bronisław Mokrzycki, jezuita, założyciel sióstr zawierzanych. Kapitalna zasada. I chciałbym, żebyśmy ją wzięli sobie jako taką zasadę naszych rekolekcji, że całą swoją uwagę poświęcimy na to, co Pan Bóg dla nas tu w tym czasie przygotował. Gdy tutaj jesteśmy teraz i słuchamy Słowa Bożego, myślmy tylko o tym. Nie myślmy o tym, co będziemy robić, jak wyjdziemy ze świątyni po mszy świętej. Albo nie rozmyślajmy o tym, co było wcześniej, że może gdzieś tam była jakaś sytuacja, ktoś nam mógł coś powiedzieć, albo coś się stało i człowiek wchodzi w Eucharystię taki cały roztrzęsiony. Nie, zostawiamy to. Liczy się tu i teraz, bo tu i teraz działa Bóg. I kochani, jako głoszący rekolekcje głoszę je przede wszystkim nie tylko wam, ale głoszę to słowo do siebie samego, razem z wami. Chcę odbyć pewną drogę. I będziemy w naszych rozważaniach rekolekcyjnych kroczyli tak jakby dwiema ścieżkami. Pierwsza ścieżka to ścieżka, którą będzie nas prowadził Duch Święty poprzez Słowo Boże przeznaczone przez Kościół na dany dzień do głoszenia, do czytania w Eucharystii. I to jest ta przestrzeń, której rekolekcjonista nie planuje. Nie obmyśla 2-3 miesiące do przodu, jaka Ewangelia będzie, czy coś sobie wybierze. Nie. Jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu
i dajemy się prowadzić Słowu Bożemu. A druga ścieżka to będzie bardziej poznawanie pewnych sprawności, pewnych cnót, które mogą nam pozwolić jeszcze głębiej rozumieć Słowo Boże i je wcielać w życie. W dzisiejszej liturgii Słowa mamy piękny psalm 27. W tym psalmie mamy do czynienia z wyznaniem ufności, pogodnej ufności, którą autor psalmu wyraża względem Boga. Pan moim światłem, zbawieniem moim, Pan moim obrońcą. Kogo mam się lękać? Już na samym początku rekolekcji jesteśmy zaproszeni do tego, by zaufać Panu, by dać się Jemu prowadzić. I to powinno być nie tylko zadanie na czas rekolekcji, ale na całe życie. Dać się prowadzić Bogu. I ten psalm podsumowuje psalmista takim wyznaniem: wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjącej. My, siostry i bracia, jesteśmy ludźmi wierzącymi. I wierzymy w to, że będziemy żyć na wieki. Że nie jesteśmy powołani do śmierci, ale do życia. Będziemy oglądać dobra Pana w krainie żyjącej. Tam, gdzie jest tylko życie, gdzie już nie ma śmierci, a człowiek śmierci się boi. Każdy z nas w obliczu tych różnych trudnych wydarzeń, pandemia, wojna z wschodnią granicą, pojawia się lęk. We mnie także. Jestem człowiekiem przecież. Ale dziś Słowo Boże przychodzi i przypomina nam o tym, do czego jesteśmy powołani. Nie do śmierci. Nie na tym się kończy. To się wtedy dopiero zaczyna prawdziwe życie, życie w pełni, życie w Bogu. To jest cudowna prawda, którą każdy z nas może się zachwycić. Ale potrzebujemy też pewnych narzędzi w życiu, abyśmy mogli tę łaskę, którą daje nam Pan Bóg, nas ochronić. Abyśmy mogli rzeczywiście żyć Słowem Bożym. I są takie sposoby, takie narzędzia, cnoty, dzięki którym możemy jeszcze bardziej zatroszczyć się o to działanie Słowa Bożego w nas, działanie Pana Boga w nas i przez to będziemy jeszcze bardziej też do Niego podobni. O tych sprawnościach, o tych narzędziach pisze święty Paweł w 5 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan. Właśnie wkraczamy na tę drugą ścieżkę, którą będziemy kroczyć w naszych rozważaniach rekolekcyjnych. Święty Paweł pisze tak. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia, ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żyli, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. My zaś, którzy do dnia należymy, od tych słów zaczyna się ten fragment. Co to znaczy należeć do dnia? W Piśmie Świętym symbolika dnia i nocy ma ogromne znaczenie. Dzień to jest znak jasności nowego świata. Świata, który ma nastać. Z kolei noc symbolizuje ten świat doczesny, który oczekuje zbawienia. Świat, który często bywa okrutny i przynosi wiele cierpienia. Ale my należymy do dnia. Żyjemy w czasach popaskalnych. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Odkupił nas. Już nie jesteśmy niewolnikami zła, niewolnikami grzechu, chyba że sami się oddamy w niewolę zła. Jesteśmy z Chrystusem złączeni przez chrzest. Należymy do Niego.
Jesteśmy tymi, którzy wierzą i wiedzą, że po trudnych doświadczeniach życia, które czasem wydają się nie mieć końca, nastanie ten nowy dzień. Pełen jasności dzień, w którym słońce już nie zajdzie. Bo przecież Bóg przeznaczył nas do zbawienia, abyśmy żyli razem z Nim na wieki. Imię Jezus znaczy Jeszua, Bóg zbawia. I przypomniał o tym Jezus Nikodemowi, który przyszedł do Niego nocą, pamiętamy, z Ewangelii Janowej. Mówi Jezus, Bóg nie posłał na świat swojego Syna po to, by świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony. I to się już dokonało. My należymy do dnia. To znaczy, że już zostaliśmy odkupieni i zbawieni. I że należymy do Tego, który jest światłością. I dalej święty Paweł poucza nas, że mamy być odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. I to są te trzy środki. Wiara, nadzieja, miłość. Trzy cnoty boskie, które mają swoje źródło w Bogu, a dzięki którym, jeżeli będziemy je pielęgnować, nie damy się wytrącić diabłu. Będziemy zawsze żyć w głębi, zawsze żyć tym, co tu i teraz daje nam Pan i nie rozminiemy się z łaską Bożą, jeżeli będziemy pielęgnować w sobie te trzy cnoty. W kolejnych dniach będziemy bardziej odkrywać to znaczenie wiary, nadziei, miłości w naszym życiu. I jak to ważne jest, abyśmy także żyli w stałym kontakcie, w stałej relacji z Panem Bogiem. Święty Paweł w ostatnim wierszu przytoczonego przeze mnie fragmentu pisze, dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich. I to jest także moja prośba do was, siostry i bracia, byśmy się zachęcali, mobilizowali. Rekolekcje to jest naprawdę święty czas, w którym Pan Bóg chce w wyjątkowy sposób w nas działać, a co więcej, każde rekolekcje pobożnie odprawione dają możliwość uzyskania odpustu zupełnego, czyli tej łaski darowania win i kar doczesnych za grzechy od momentu początku naszego życia aż do tej pory. I to jest wielka łaska. Myśmy wielki dar Boży, czas rekolekcji i dar odpustu zupełnego, który Pan Bóg nam daje poprzez Kościół. Dlatego wzajemnie się zachęcajmy. Bądźmy wierni. Zapraszam was do uczestnictwa w naukach i też w tych rekolekcyjnych podczas mszy świętej, w naukach stanowych, we wspólnej modlitwie, w godzinie miłosierdzia od poniedziałku do środy. Zapraszam was, kochani, byśmy się wzajemnie zachęcali do uczestnictwa, do skorzystania z sakramentu, spowiedzi, Eucharystii, do czasu adoracji. A zobaczymy, że ten czas, który oddamy Panu Bogu i zostawimy wszystko, co wokół, co za nami, co przed nami, a skupimy się na tym działaniu Pana Boga tu i teraz, to Pan Bóg wtedy, gdy my się zajmiemy Nim, On zajmie się też tym wszystkim, o co my się tak bardzo troszczymy i o co tak bardzo zabiegamy.